Wszystkich tu blog odkrywcy. Jestem na trasie. Mam dla Was coś ciekawego. Tuż to jest Zazielsko. Koniec kwietnia. Takie liście mocno lancetowate. Czy ktoś wie? Jeżeli nie, to się zaraz dowie. To jest nawłoć kanadyjska. Większość pewnie kojarzy całe łąki, całe pola, rośliny kwitnącej na żółto, bynajmniej nie rzepak. To z reguły jest nawłoć kanadyjska. Ale na wiosnę ona jest w takiej formie. Tu jeszcze nie ma kwiatów. Są po prostu łodygi, liście. Bardzo nie rzucająca się w oczy na razie, niziutka. To nie ta właśnie już kwitnąca nawłoć, gdzie potrafi mieć 2 metry wysokości. I teraz tak, w większości się wydaje, że tylko kwiaty się zbiera. Nic bardziej błędnego. Jak najbardziej liście i całe łodygi również już są do zbioru teraz. A nawłoć jest tak bardzo demonizowaną rośliną. Niebezpieczną wręcz, zabija, śmiertelne zagrożenie, nie wiadomo dla kogo. Prawdą jest to, że jest bardzo inwazyjną rośliną. I to jest fakt. Bardzo mocno się rozprzestrzenia. Ciężko ją wybić. Uwielbia słońce. Czym więcej słońca, tym lepiej. I tym bardziej powinno się zachęcać do zbioru tej rośliny. No bo jak chcą wybić roślinę, skoro po prostu straszą ją wszemi wobec. To jest takie cudowne ziele, które ma bardzo mocne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe. Działa fenomenalnie na układ moczowy, na nerki, kamice. Po prostu świetna, świetna sprawa. Na gardło, na układ, na cały układ oddechowy. Można robić różne syropy, nie syropy, napary i tak dalej. Tylko tak, nawłoć jest rośliną bardzo silną, więc też nie przesadzamy z tym dawkowaniem. Ona jest bardzo intensywna. No, kiedyś widziałem w pewnej telewizji, mądra głowa wrzuciła całą garść świeżej rośliny, chciała wypić kubeczek i nie wyszło. Takich mamy specjalistów w telewizji. Nie, nie, to jest zbyt mocne zioło na takie rzeczy. Z głową. Łyżka na kubek w pełni wystarczy, więcej nie. To jest bardzo intensywne zioło. Tak więc co? Nawłoć kanadyjska w tej formie jak najbardziej do zbioru. Później jak kwitnie również. Spokojnie ją można zbierać i suszyć. I nie boimy się tej nawłoci. Zbieramy ją, korzystamy z niej, ile się tylko da. Bo naprawdę, naprawdę warto. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.